Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Dawid160PL, a to jest już trzecia seria Platformy, którą sobie rozpoczniemy bezzwłocznie, czy tam niezwłocznie, jak to woli. Chociaż to jest chyba to samo, ale poprawcie mnie w razie czego. Zmieniamy po raz kolejny scenerię. Oczywiście scenerię nie agencję aktorską w Warszawie, tylko scenerię w sensie krajobraz, naturalnie, jak natura przystała. Tak, bo już mieliśmy wcześniej Island, później Bay, no to teraz czas troszeczkę po wybrzeżu się poprzemieszczać, w celu oczywiście zdobycia kolejnych złotych medali, bo przypomnę na szybko, że w trybie platform nie możemy w żaden sposób zdobyć medali autorskich, tylko maksymalnie złoto. Zaczynamy od trasy zatytułowanej Stop i to jest akurat fajna trasa z ciekawą nazwą. Bo jak mniemam, będziemy się tutaj sporo zatrzymywać. Między innymi, o tutaj, należy tak zahamować, żeby po prostu nie spaść z trasy. No, uda ci się, świetnie. Zawracamy i jedziemy sobie tędy. Teraz przed nami pętelka, skok. I jeszcze jeden skok. I to jest taki dziwny moment, bo należy trafić tak zwany złoty środek. O, tutaj pojazd się jakby zaciął, ale no, mamy. Mamy złoty środek, że tak, no lubię ten moment tak nazywać. I teraz korzystamy z tej mniejszej rampy, bo ta większa, no niestety nie przyniesie rezultatu, bo nie dość, że uderzycie w drogę powyżej, no to jeszcze no po prostu nie dolecicie w żaden sposób. No i teraz jeszcze tylko troszkę precyzji, no i jesteśmy już na mecie, proszę Państwa. Minuta 12:62, aczkolwiek czas nie jest najważniejszy, bo w trybie platformy chodzi o to, żeby po prostu całą trasę przejechać od początku do końca, po drodze zaliczając kontrolniaki, możliwie, mając możliwie jak najmniej restartów. No i to w sumie wszystko. Czas nie gra żadnej roli. O, tu jak pięknie pojazd wstał na nogi. I teraz tak, musimy doskoczyć. Więc wiecie co? Może się rozpędzimy jakoś. O, powiedzmy w ten sposób. No i to był bardzo dobry pomysł. Wow. Myślałem, że wpadnę w tę dziurę, ale na szczęście żyjemy. I zobaczmy teraz, co twórcy dla nas przygotowali. Na pewno czeka nas skok. Proszę bardzo. I teraz skaczemy na prawo. Oczywiście na prawo nie kierunek studiów, tylko na prawo w sensie w prawą stronę. Nie wiem, co ja mam z tymi dowcipami, ale niech będzie. I jeszcze raz. W prawą stronę. No. Trzymasz się, kolego? Trzymasz się. Pięknie. Minuta 4. Właśnie nie wiem, czemu ja mówię, jaki czas ustanowiliśmy, skoro i tak nie jest on w ogóle istotny. Nie wiem, to chyba z przyzwyczajenia. No dobrze, trasa numer 3. Step by step. A, to jest ta mapka. Krok po kroku. Tak, widzicie pewnie metę i dwie ścieżki. I tak się niestety składa, moi drodzy, że trzeba zaliczyć obydwie te ścieżki, żeby móc polecieć na metę. Tak, a dlaczego? No wszystko po to, żeby oczywiście zaliczyć wszystkie kontrolniaki, bo bez tego no ani rusz. O mecie można zapomnieć, jeżeli się nie przejedzie przez wszystkie te segmenty. No dobrze, to prawą ścieżkę mamy odhaczoną, to lecimy na lewo. O! Akurat tutaj kolejność nie gra żadnej roli, możecie najpierw lewą ścieżkę, potem prawą, tylko musicie pamiętać, którą ścieżkę już macie odhaczoną, żeby nie było tak, że po prostu przejedziecie drugą ścieżkę, no i nagle po prostu skaczecie na tę samą ścieżkę, no i niepotrzebnie jedziecie akurat tą samą drogą. O, nie, Akurat w samą lukę musiałem trafić. Ajajaj. Ach, no troszkę się wkurzyłem, nie powiem. To już mogło za pierwszym razem się udać, ale dobra. Pojedziemy to raz jeszcze. No, mówi się trudno. Dobra, teraz... No, kontrola prędkości się tu przydaje, żeby dolecieć. No, ledwo. Ale nie jest to trudna mapka, no. Jak mówiłem, mogło to się za pierwszym razem udać. A uda się za drugim, najprawdopodobniej. Tylko teraz nie popełnić jakiegoś krytycznego błędu i będziemy w domku. Kontrola prędkości znowuż. Tak, nie za szybko, ale i też nie za wolno. Bo jak pojedziecie za szybko, to ominiecie turbo, a jak za wolno, to po prostu nie dolecicie. Dobra, teraz mam nadzieję, że trafisz, panie samochodziku. No, ledwo, ale jest. I lecimy dalej. Trasa nazywa się Spirala. I ciekawe, co to będzie tym razem. A, tutaj doskoczyć, jasna sprawa. Tu już widzę metę po prawej. Dojedziemy do niej, mam nadzieję, już za chwilę. Tam widzę checkpoint, więc tam może dolecimy. Och. No, ledwo zdążył zahamować. Masz niestety, samochodziku, takie słabe hamulce niekiedy, że już nawet zwykły tramwaj warszawski lepiej od ciebie hamuje. Tak prawdę mówiąc. Ale dobra, żyjemy na razie. Znaczy, jeszcze żyjemy. Ach, no czemu się poślizgnął? To nie dość, że słabe hamulce, to jeszcze się ślizga, jak na jakimś lodowisku. Wow, trzymaj się, brachu. Nie, nie tak to miało wyglądać. Dobra, jesteśmy. Teraz na checkpoint. Swoją drogą można tutaj zrobić kółko, ale... A, nie doskoczyłem, no czemu? Czemu musisz być przeciwko mnie? Gro. O nie, no znowu. Znowu się nie udało. Właściwie to takie odnoszę teraz wrażenie, że ten poziom trudności jakby troszkę podskoczył, bo już no nie idzie wcale tak łatwo, ale z drugiej strony miejcie na uwadze, moi mili, że to już jest trzecia seria mapek, więc no nie może być zbyt łatwo. Wow, nie wiem co to było znowu, ale dobra. Tak, no teraz się przyda to kółko. Kółko graniaste. No i teraz wreszcie doskoczyłem. No i znowu kamera się zmienia. Właśnie to jest takie fajne urozmaicenie. Moim zdaniem. Teraz znowu złoty środek. No, mamy. No i proszę powiedzcie mi, że to już jest koniec trasy, bo już nie chcę tutaj dłużej jeździć. Jakoś, no nie podobało mi się specjalnie, bo już no nie, wcale nie było tak łatwo, ale jest. Kolejne złotko i już piąta mapka w tej serii Klify. Co to będzie? Wow, aj! Dobrze, że na początku trasy to się wydarzyło, a nie gdzieś pod koniec, bo no dopiero byłby ból. Aj, znowu to samo. No, a wystarczył tylko hamulec. No dobra, zobaczmy co jest dalej. A, tutaj doskoczyć, jasna sprawa. No nie, no czemu? Czemu fizyka mi tak przeszkadza? Ale przynajmniej wybrzmiewa mój ulubiony kawałek z gry, no to już od razu troszkę milej się robi. Ach. Dobra, trzymaj się, braku. Dasz radę, wierzę w ciebie. A i teraz coś takiego. Ale to jest do zrobienia, myślę. Tylko doskoczę. O, udało się. I teraz tak. Turbo, nie wiem po co, skoro skok tutaj wykonujemy bardzo maleńki. Okej, i to jest chyba ten tytułowy brakujący most. Okej, nie ma sprawy. Nie było tak strasznie. Tylko co z finiszem? Gdzie on jest? Dobra, jest finisz. Oj, proszę, proszę, proszę. A, jest. Dobra, myślałem, że spadnę, ale nie. Nie ma tak czarno. No i świetnie, rozpoczynamy, moi drodzy, czwartą serię. A, mogłem sprawdzić, jakie tu są smaczki, ale... Dobra, sprawdzimy po pierwszej trasie, jakie są mapki w tej serii. Na pewno pierwszą trasą jest Landing Area. Najlepszy wynik 999. Aż się teraz zacząłem zastanawiać, ile restartów można nabić maksymalnie. Ale to może kiedyś, kiedy indziej sprawdzimy, jak już może przejdziemy całą kampanię. To na spokojnie sprawdzimy sobie, bo sam jestem ciekaw, ile restartów można nabić. Czy można więcej niż 999, czy może ta liczba jest maksymalna? Kto wie? Przeprowadzimy na pewno eksperyment. Dobrze, na pewno jest checkpoint. Na drugą stronę. To akurat dobrze zapamiętałem. I teraz co? A, jest kontrol. Znaczy kontrolniak. Kontrol. Naprawdę coraz ciekawsze słowa wymyślam. A wiecie co? Chyba będę mówił na te segmenty teraz. Kontrol. Czyli mamy jeden kontrol i wiele kontroli. Coś w ten deseń. Dobra, to lecimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać, bo w tym odcinku generalnie chciałbym zamknąć obie serie, czyli trzecią i czwartą w tym przypadku, ale czy to się uda, bo no, nie jestem pewien, czy zdążę, ale zrobię co w mojej mocy. O, to jest fajny moment, gdzie trzeba wstać na nogi, po prostu, zaliczyć kontrol. I jedziemy sobie tędy. Wow. O, ale ledwo doskoczyłem. To jest w ogóle ciekawy moment, bo można pojechać zarówno górą, jak i dołem. I pamiętam, że jak pierwszy raz tę mapkę przechodziłem, to pojechałem sobie najpierw dołem i to była bardzo kiepska decyzja. A wiecie dlaczego? Bo właśnie ominąłem ten checkpoint, przez który przejechaliśmy parę sekund temu i nie mogłem po prostu ukończyć wyścigu. Tak, tylko dlatego, bo ten kontrolniak pominąłem. Ale teraz już wiemy, jak jechać. teraz chyba dołem. O! No i świetnie. Moja pamięć nie zawiodła mnie, czy moja intuicja, no właściwie i jedno i drugie, nie zawiodło mnie. Także muszę wam powiedzieć, że... Wow! Nie! Jest, uratowałem się. Uff, nie wiem co to było, ale... Uff. Tak niewiele zabrakło, moi drodzy, i byśmy musieli powtarzać. Tylko przez ten głupi segment startu. O Boże. Uff. Na spokojnie. 3 oddechy. I trasa numer 3. Uff, o rany. Ale było gorąco przez chwilę, muszę powiedzieć. Ale dobra, jedziemy. Trial time. A, w ogóle mamy w tej serii 2 środowiska. Czyli Island i Bay. Czyli tak będą się zmieniać środowiska teraz cyklicznie. O rany, ale ten moment, naprawdę. Ale dobra. Nie ma co już myśleć o tym. Teraz trzeba skoncentrować się na maksa, żeby to dobrze przejść. A mówiąc dobrze, mam na myśli bez restartów. Naturalnie. I teraz hopsa. O, znowu ledwo. Naprawdę ja sporo szczęścia mam niekiedy w tej grze. Dobra. Drogowskazy nam mówią mniej więcej jak jechać. To jakaś taka mała podpowiedź. Jakby ktoś z was w ogóle nie znał mapy. Ja mniej więcej te trasy kojarzę, ale też ich nie pamiętam jakby w 100%. A, i to jest końcówka już, bo widzę metę na dole. Dobra, i są 4 wykrzykniki, więc mniemam, że należy tutaj trafić. O, doskocz, jest. Nie. O, uff. O rany, ale naprawdę ta gra mnie kiedyś zabije. O, jeny. Dobra. Przedostatnia mapka w tym odcinku. Albo ostatnia, no zależy jak nam pójdzie. Widzę kontrolniak z lewej, ale tu jest chyba drugi kontrolniak po prawej. Upewnimy się. Tak. Czyli trzeba będzie skoczyć zarówno na lewo, jak i na prawo. Ok. To już mniej więcej wiemy. Dobra, to polecimy na lewo najpierw. Czemu nie? I można tutaj spaść, ale tego nie zrobię. Tak, bo pamiętamy o tym drugiej kontroli. Czyli przejeżdżamy jeszcze raz przez linię startu. I teraz polecimy w drugą stronę. O, dokładnie tak. Świetnie. Wiecie co, może upewnię się, że tutaj niczego nie ominęliśmy, bo wiecie jaki jest największy ból? Wtedy, kiedy zaliczacie całą trasę bez żadnych restartów. Tak, a w wyścigu nie możecie skończyć, bo ominęliście kontrolniak, przynajmniej jeden. I to jest dopiero ból. Ach. Dobra, i teraz proszę cię, samochodziku, doskocz. Fajnie. I turbo doładowanie, proszę państwa. Prosto na metę chyba, tak jest. No. Minuta 44, no to akurat była z tych dłuższych mapek. Ale akurat poprzednia, czyli Trial Time była jeszcze dłuższa chyba. Ale dobra, to już jest nieistotne. Lecimy z ostatnią już mapką tej serii. Think Forward. Bardzo fajny jest tutaj początek. Może nawet zmienię kamerę. O, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Normalnie majstersztyk. Master Backflip 180. Ale niestety punkciorów nie ma żadnych. Z jednej strony nie mogę się doczekać tych ewolucji, tego trybu, ale z drugiej strony, no wiecie dobrze, jak bardzo się obawiam tej jednej, jedynej trasy w tym trybie, czyli Chaos Theory, oczywiście. Dobrze, tutaj polecam trzymać się lewej bandy, żeby zgromadzić jak największą prędkość. Doskoczysz, ładnie. Aj, niepotrzebnie zwalniałem. O, ale dobra, udało się chyba. Nie, nie udało się. Czy to jest potrójna pętla, czy mi się wydaje? No chyba tak. Ale za mało mam prędkości, kurczę. I co ja mam zrobić teraz? Powtórzyć? Czy może jakoś, nie wiem, uratuję się? Patrzcie, nie, ach, spadłem. Myślałem, że się uratuję jakoś, ale nie, niestety. To jest ogólnie z tych trudniejszych mapek, wydaje mi się. Ale jestem dobrej myśli, więc może się uda. I teraz, żeby nie zepsuć, jedziemy. Trzymamy się lewej bandy. Dobra. Jedziemy raz. Jedziemy drugi raz. Nie, to była jednak podwójna pętla. Tak, wszystko po to, żeby zaliczyć ten kontrolniak i nie spaść z trasy. Po to trzeba było zaliczyć tę podwójną pętlę. Bo oczywiście nie trzeba jej zaliczać, bo nie ma tu żadnych kontrolniaków, ale akurat to trzeba to zrobić, żeby... Wow. No, żeby po prostu dalej jechać. No i teraz chyba za wolno jadę, co? Niska prędkość na progu. Niestety. O, fajnie, że się muzyka skończyła. Akurat nie wiem czemu w Trackmanii Sunrise jest tak, że jeżeli na trasie się skończy utwór, to kolejny utwór zagra dopiero jeżeli zrestartujecie wyścig lub jeżeli przejdziecie trasę. W Trackmanii Original na pewno tak nie było, bo w oryginalu kolejny utwór gra no zaraz po skończeniu poprzedniego, a tutaj tak nie ma. O, zrestartowałem i dopiero kolejna muzyka zaczęła grać. Właśnie nie wiem czemu tak jest. Dobra, mam nadzieję, że dolecimy. Byłoby znakomicie. No. Fajnie. Dobra, teraz tak. Zwolnimy. Jest tutaj turbo, więc polecam zahamować. Pięknie. Kontrola prędkości znowu się przydała. Dobra, i teraz musimy skoczyć tutaj, tylko żeby nie spaść. Dobrze. Jest naprawdę dobrze. I to jest ostatni kontrolniak. Widzę metę już na horyzoncie. Teraz spróbujmy jakoś ustalić. Właśnie. Ten moment mi się bardzo nie podoba, w sensie końcówka. O rany, rany. Jaką prędkość zgromadzić, żeby tutaj wylądować i tutaj? Dobra, dobra, dobra. Jest, 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 jest! Za pierwszym razem, nie wierzę. Naprawdę. Końcówka akurat wydawała mi się najtrudniejsza na całej trasie. O rany, za pierwszym razem akurat ten moment. Ale ogólnie trasa jest naprawdę trudna. Jak na razie rzekłbym, że jest to najtrudniejsza trasa w całej kampanii. Wrześniowej oczywiście. Nie no, taki żarcik. Ale dobra, cieszę się bardzo. Mamy kolejne dwie serie odhaczone, moi mili. I w ten sposób została nam już tylko ta jedna z trzema traskami. Tam, Go i Vertigo, czyli ta finałowa platforma, która no, jest podobna do Trial Time, tylko że jest nieco bardziej rozbudowana. Ale jak dokładnie ta trasa wygląda, o tym przekonamy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Trackmania Sunrise Extreme. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia.